spotkania organizowane są już od 2 lat. Odbywają się jak dotychczas w systemie co 2 miesiące. Składają się zawsze z jakiegoś wykładu merytorycznego, bo wchodzimy z założenia, że mali przedsiębiorcy, bo najczęściej tacy tutaj nas odwiedzają, są sami na siebie skazani. W dużych firmach, korporacjach są specjaliści i od HR-u, i od logistyki, i od sprzedaży, natomiast przedsiębiorca musi być sam sterem, żeglarzem i okrętem i chcemy mu pomóc w ogarnięciu tych wszystkich różnych spraw wielorakich, którymi się zajmujemy. Dawno, dawno temu o tym, jak promować się na Facebooku. Obecna tutaj Beata Tomaszek miała właśnie taki wykład, który się cieszył dużym zainteresowaniem. Nie wiem, czy nie mamy, ale warto wiedzieć, że coś takiego jest. Ta grafika się naprawdę zna, marketing taki na offline, to też Państwo. Ale blogi i mikroblogi, Twitter. Kto z Was używa Twittera? Nie, to jest w ogóle podstawowa kwestia. Tak? Nie mamy o czym rozmawiać, jeżeli faktycznie nie wiemy, do kogo się zwracamy, do kogo piszemy posty, dla kogo piszemy artykuły na naszej stronie www. Bo tak naprawdę wiecie, Facebook, Instagram czy LinkedIn to jest tuba dla waszej strony www. Tak powinniście o tym myśleć. Jeżeli macie stronę www, to ona powinna być zasilana też tekstami, powinien być pisany blog taki ekspercki, choćby z tej przyczyny, że lepiej się wam będzie strona pozycjonowała. W 2015 roku 15 ponad milionów, a już w 2018 ma powyżej 16 milionów użytkowników, więc tak naprawdę nadal to rośnie, mimo że nie tak szybko jak na Instagramie, to nadal ta ilość użytkowników jego przyrasta. To budowanie relacji już teraz to zabiera coraz więcej czasu niestety, nawet jeżeli nam się to nie podoba, ale tak jest. Poza tym drugim problemem, że to budowanie relacji dłużej sobie trwa, to teraz, jeżeli ktokolwiek teraz z Państwa założył fanpage, to widzi, jak bardzo trudno rozwinąć go jest bez reklamy. Kiedy ja otwierałam swój fanpage 4 lata temu, to zasięgi na Facebooku były rzędu 30-40% moich fanów, tak? Czyli powiedzmy, że prawie do połowy fanów docierała ta wiadomość, którą rzucaliśmy organicznie na Facebooka. Teraz to jest gdzieś w granicach 3%. Czyli praktycznie zero, tak? I będzie to zmierzało do zera, więc powinniśmy przewidzieć budżet na to, żeby promować co ciekawsze posty. Bo nawet nie docierają do naszych odbiorców, czyli do naszych fanów, tak? Jest taka funkcjonalność w menedżerze reklam, że możecie robić reklamy dla swoich fanów, co coraz większy ma sens, kiedyś nie miało to sensu, ale dzisiaj już to ma duży sens, no bo oni tego nie widzą, co wy rzucacie de facto, tak? No, za darmo się skończyło. Tak, jak to mówią, że jeszcze inaczej za darmo umarło. Niestety przez social media, czy niestety przez nasze czasy, gdzie mamy zalew treści ogromny, ten nasz język powinien troszeczkę zubożeć. To znaczy, bez ozdobników, jeżeli jest coś całkiem fajne, to może wystarczy, że jest fajne, tak? To całkiem już nam jako słowo nie jest potrzebne. Ja Wam polecam książkę, która nazywa się Jak pisać, żeby czytali. Książka jest dosyć krótka, ale bardzo fajnie pokazuje, o co chodzi w tym, żeby był jak najprostszy język. W zalewie treści my mamy bardzo mało atencji na słowa, czyli tak naprawdę przelatują nam posty, które wymagają od nas dużej ilości nakładu energii czytania treści, wnikania w nią. Więc jeżeli tylko możemy upraszczać tą treść i mówić prostymi słowami, podam Wam taki przykład, jaki on podał w tej książce, że jeżeli mamy możliwość użycia jeszcze łatwiejszego słowa niż to, które napisaliśmy w poście, no to zróbmy. Czyli jeżeli mamy słowo czynić, a możemy go zamienić słowem robić, no to zróbmy, tak? Jeżeli mamy ewaluować, to zróbmy oceniać. Chodzi o takie uproszczenie języka. No pewnie, że może Wam się serce krajeć, albo mieć, a co tutaj z naszym pięknym językiem i tak dalej, różnymi pięknymi przymiotnikami, rozbudowanymi zdaniami. No nie w social media, tak? Ma być prosto i na temat. Jeżeli ten tytuł nie przyciągnie uwagi, to cała reszta artykułu, na którą się namęczyliśmy, to nie ma właściwie znaczenia. Druga rzecz w takich artykułach powinien być lead, czyli to, co jest zawsze wyboldowane w gazetach, zresztą w online również. I później macie trzy na przykład podrozdziały, które każdy powinien być opatrzony czym? Takim fantastycznym tytułem. Czyli nie piszemy do online'u treści blokowych. Blokowych, czyli takich, wiecie, treść się leje, jest tytuł i koniec, tak? Tam nic więcej nie ma. Nie twórzcie takich artykułów, bo ludzie tego zwyczajnie nie czytają. Więc jeżeli chcecie być przeczytani, to twórzcie tego rodzaju treści, gdzie będzie tytuł, gdzie będzie link, gdzie będą śródtytuły, tak? Generalnie to jest taka zasada pisania teraz treści do internetu. To najbardziej takie chwytliwe nagłówki to są jaki, wszelkiego rodzaju jaki.
jak zmienić coś tam, jak zmienić pracę na lepszą. Czego uczy coś o czymś? Tutaj mamy słonia i małpy o marketingu. Rób coś jak. Rób coś jak. Maluj jak Picasso, tańcz jak Shakira. U nas lekcje, tak? Tajemna wiedza. Poznaj tajemnicę Marka Zuckerberga. I zarabiaj tyle, ile powiedz. To dla kogo tworzymy i o jakich, o czyich potrzebach myślimy, tworząc ten content i tą wartość. I potem to się może przekładać lub nie na to, czy ten klient u nas będzie chciał zostać. I musi się też robić, bardzo często słyszę też, że boimy się robić tego komórką, bo to nie będzie jakoś bardzo profesjonalne. To też zależy od komórki, jaką macie. Chodzi o to też, że Facebook je czyta w sposób taki, że to jest social, że to jest coś takiego zrobionego też tu i teraz, że to jest naturalne, że to jest autentyczne, tak? W związku z tym też nie bójcie się tych naturalnych filmików, które kręcicie z komórki. Nie zawsze musicie mieć taki wymuskany film, który jest sklejony ze wszystkiego, który jest zmontowany z czołówką i ze wszystkim, tak? Bardzo często nawet on podkręca, i to widzę na tych materiałach klientów, podkręca tam zasięgi, gdzie są to naturalne filmiki, czyli takie kręcone tu i teraz z komórki, coś tam się trochę rusza, no wiadomo, że ręka nam trochę drży, tak? Pionu, nie poziomu, bo zawsze to mi się myli. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do poziomowych kwestii, na YouTubie filmy, tak? Wszystko poziomy. Teraz idziemy już, idąc w kierunku Instagrama, czy nowych właśnie mediów, w sensie wideo, to idziemy w pozycję pionową. Z tego względu, że komórka zaczyna być najważniejszym naszym narzędziem i jesteśmy z nią wszędzie, cały czas, zawsze, w związku z tym ten pion trzymać będzie trzeba i robić po prostu bardziej tego typu zdjęcia niż ja też się przestawiam. Co prawda jeszcze łapka mi zostaje na poziomie, ale staram się robić zdjęcia, które są właśnie, nawet te selfie czy cokolwiek, jak nawet robić jakiekolwiek widoki czy cokolwiek chcecie pokazać w tym zdjęciu, to dobrze zrobić sobie choćby z myślą o relacji, choćby z myślą o Instastory, lepiej wyglądają zdjęcia pionowe niż poziome. Tak? Bo poziomy go nie rozciągniecie na wysokość komórki, bo zrobi się po prostu nieforemne. I tak samo już idąc trochę, wybiegając w przyszłość, czyli telewizja na Instagramie, nazywa się to IGTV, też jest pionowa. I YouTube, który się trochę przestraszył Instagrama, zaczyna myśleć o tym, żeby filmy również były wyświetlane w pionie. Także będą te zmiany się działy cały czas i ten mobile będzie nas determinował, bo tak naprawdę myślę, że za parę lat wszystko będzie można w tym mobile robić. Na ten moment niestety, nawet jeżeli ktoś woli w ogóle operować na komórce, problem jest taki, że nie wszystko można zrobić w tej komórce. Jeżeli chcę zrobić reklamę, taką jaką ja chcę w menadżerze, to ja tego nie zrobię w komórce. Jest co prawda taka aplikacja, która nazywa się Reklamy Facebook, można sobie ją ściągnąć. Natomiast w niej nie wszystko pozmieniam. Nawet jeżeli mam tam dostęp do wszystkich klientów i widzę reklamy, mogę je wyłączyć, mogę coś podejrzeć, coś zmienić, to nie wszystko jest możliwe w mobile na dzień dzisiejszy. Nie zrobicie w telefonie pokazu slajdów, tak? Nie zrobicie też karuzeli po prostu. Chyba, że to za chwilę się zmieni, bo też tak być może. Natomiast powinno nawet iść w tym kierunku, żeby się zmieniało, bo no, w tym kierunku idą wszyscy, tak? Użytkownicy. Tak jak już tutaj powiedziałam wam, te 3% zasięgu organicznego zmusza nas coraz bardziej do tego, żeby płacić nawet za posty, za promowanie postów, ale najlepiej to robić w menadżerze reklam, czyli nie z przycisku tego promuj post, promuj wydarzenie, promuj stronę, który bardzo często widzicie u siebie na fanpage'u. Ten cały kombajn menadżera reklam ma naprawdę bardzo dużo możliwości i targetowania, i optymalizacji pod kątem zasięgów, wszystkiego targetowania. Aż 3% tylko? Tak, ten organiczny zasięg, czyli organiczny, wrzucam post na mój fanpage, są tylko 3% moich fanów, 3%. To jest prawie nic, dlatego mówię, że darmowe się skończyło, tak? Już nie ma po prostu takiej opcji, żeby... Jak wiecie, już dzisiaj bez social mediów bardzo trudno żyć jest przedsiębiorcom. Kiedyś mówiliśmy, że jeżeli nie mamy strony www, to nie ma nas w internetach. Dzisiaj już jest trochę inaczej. Jeżeli nie mamy konta na Facebooku czy na Instagramie, no to troszeczkę kiepsko. Tak? Możemy mieć o wiele mniejsze możliwości działania biznesowo. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby znać potencjał każdej z platformy social mediowej, żeby umieć ją obsługiwać,
tak, żeby wykorzystywać ją do swojego biznesu. Jest to bardzo ważne, dlatego że w online możemy poznać takich ludzi, których na co dzień po prostu nie spotkamy. Mogą się zainteresować naszym produktem, naszą usługą. Możemy przez Facebooka zacząć sprzedawać nasze produkty i usługi. Nie możemy o tym zapominać, bo potencjał jest olbrzymi. Facebook w Polsce gromadzi 16 milionów użytkowników, Instagram 6. Dlatego też te platformy są największe. Oczywiście to nie ma przełożenia zawsze na klienta, bo my możemy mieć klientów również na LinkedInie, który w Polsce nie jest tak popularny, aczkolwiek stopniowo również przyrasta. Bez social mediów dzisiaj w biznesie jest bardzo trudno. Możemy działać również offline, możemy robić ulotki, możemy robić katalogi, możemy tworzyć, czy właściwie wyklejać billboardy, tak? Jeżeli mam na to pieniądze, jest reklama telewizyjna, radiowa, prasa. Facebook jest dzisiaj bardzo ważny w Polsce, liczy 16 milionów użytkowników, nie możemy o nim zapominać. Nawet jeżeli nam się nie podoba, że publikujemy, że musimy na nim dużo spędzać czasu, że chcemy zatrzymać swoje życie prywatne dla siebie prywatne, możemy profil prywatny bardzo okroić, możemy go bardzo mocno ograniczyć do publikowania tylko dla znajomych, tylko dla rodziny. Natomiast fanpage jest tą naszą stroną, którą będziemy promować nasz produkt, naszą firmę, naszą usługę i dzięki temu możemy zyskać nowych odbiorców. Zdecydowanie jest to medium, które jest przyszłościowe. Nie możemy zapominać o social mediach. Strona www, którą każdy przedsiębiorca, każda firma powinna mieć, powinna się reklamować również przez Facebooka. Jeżeli jesteś blogerem czy przedsiębiorcą, to pokaż, co nowego stworzyłeś na stronie www właśnie dzięki Facebookowi, Instagramowi, a nawet LinkedInowi. Dlaczego nie? Warto jest pomyśleć od strony odbiorcy i zastanowić się, gdzie jest nasz klient. Jeżeli nasz klient jest na Facebooku, a w większości są ci klienci na Facebooku, wśród 16 milionów użytkowników na pewno się taki znajdzie, to będziemy na pewno tworzyć stronę na Facebooku, czyli fanpage. Natomiast jeżeli nasz klient jest bardziej, bo jesteśmy firmą B2B, możemy go szybciej znaleźć właśnie na LinkedInie, to wtedy zakładamy swój profil na LinkedInie. Bardzo ważne jest też, żeby dobrać po prostu platformę do moich potrzeb, do moich klientów i działać tam, gdzie ci moi klienci są. Także polecam naprawdę poznanie tych mediów, przede wszystkim wiedzę na temat tego, kto jest moim klientem, jest ona bardzo ważna, a później dobranie do tego narzędzi, którymi po prostu będziemy działać na co dzień.